Pokażę wam dzisiaj wszystkim gierkę, która dosłownie zmiotła mnie z planszy, jaką pierwszy raz widziałem właśnie u Energika. Zapnijcie się, bo to jest w klimatach bardzo świątecznych. Ja też nie wiem. Dać ci współdziela? O nie, czy to Kevin? Tak. To jest on we własnej osobie od firmy Blast. Wiecie, no bo w końcu Kevin co roku leci w święta, to można ograć, czemu by nie? Każdy chyba Kevina lubi. Ale no gierka na podstawie Kevina no jest słabiutka, bym powiedział. Że tak powiem. O Jezus Maria, jak to wygląda. Co nie? Brzydko. Tak więc, dobra, coś tutaj możemy zrobić, muzyczkę. Ja bym delikatnie ściszył, efekty też. Autosave oczywiście, że tak. Ej, halo, czemu mi się nie zapisało? Gry na dysku. No też, ale no będzie śmiesznie zagrać w tę gierkę, szczególnie, że wiadomo. Patrzcie w ogóle na to, mamy tutaj 4 postacie do wyboru. Mamy Kevina oczywiście, czyli głównego protagonistę. Mamy oczywiście, czekajcie, kogo, bo tu mi się aż pad zaciął. O kurde, pad mi się zaciął najgorzej, chyba pad nawet nie chce, żeby w to gówno grał. O, ogarnijmy go. O, mamy Carly, mamy Carla i Kelly. Kurde, co to są za postacie z dupy wzięte? Kojarzysz w ogóle jakiegoś Carla, Kelly czy tam, nie wiem, Carly? Nie. Bez kitu, nie? Skąd oni są w ogóle? No i oczywiście piękny loading screen. Więc zobaczmy, co tutaj w tej gierce trzeba zrobić. No jak widzicie, będziemy musieli zamykać chatę przed grubasami, kurde. Przed grubasami i kurde menelami, bo tutaj w sumie można by powiedzieć, że to są grubasy i menele. Ten drugi to jest dosłownie menel i oni mają robić za tych złodziejaszków z Kevina, no nie? Tylko że oni są tak nieudolnie przedstawieni w tej gierce, że to jest przegięcie pały, nie? Już wiem, skąd się wzięły te nowe postacie grywalne. O nie! Dorwał mnie śmieć! Kevin Sam w domu. Oglądałeś Ding Dong Sonica X? Tak, oglądałem. Te nowe postacie grywalne są po prostu sprowadzone z multiversum, nie? Bez kitu, nie? Tam Doktor Strange portal otworzył, nie? Bez kitu, I teraz właśnie w tym momencie wam obrzydziłem Kevina. Mam nadzieję, że jestem dobrym, że tak powiem, gwiazdorem, dobrym, kurde, tym Mikołajem, że wam obrzydziłem tak kultową postać, jaką jest Kevin. A przynajmniej tą grę wam obrzydziłem. Patrzcie na to, chowam się za drzewem i zaraz mnie zobaczy typ. To nawet nie jest Kevin Sam w domu, no widzisz? To jest Kevin Sam w domu po roku w Rosji. O, patrzcie, śmieć już mnie chce gonić. O, i dorwał mnie, widzicie? On kurde nawet nie wiem, nie poszedł za drzewo ani nic. To jest popierdzielona gierka w ogóle, nie wiem czemu Blast wpadł na taki pomysł robiąc tę gierkę. I kwadratem możemy sobie teraz blokować drzwi. W ogóle po co blokować? Nie kumam trochę tego. Wykumacie w ogóle blokowanie... Wykumacie w ogóle tą, nie wiem, logikę? Musimy blokować drzwi i zamknąć się z tymi grubasami i menelami w jednym domu. Kumacie to? Zamiast uciekać od nich. Przecież to się nie trzyma kupy w ogóle. No i oczywiście dźwięki z Jasia Fasoli w tle, tam można było usłyszeć. O, trzeba czekać na skrzynkę, aż się odrodzi, bo taka ciekawostka. Możesz mieć tylko maksymalnie 2 skrzynki, nie możesz mieć więcej niż 2. Podziękujcie Blast za taką wspaniałą grę. Przecież to najlepsza gra jest, to jest Game of the Year, kurde. Niedługo to na PS4 wleci. Co to jest za gówno? To niedługo na PS4 wleci, kurde. Definitive Edition. Definitive Edition Kevin Sam w domu, kurde. I co, śmieci nawet nie przejdzie tam tymi drzwiami. Co za kurde jeło. Energik zagrajmy w krapa, tak? Robił Energik zagrajmy w krapa z tego. Co to ma być? To nawet nie jest Kevin Sam w domu. No widzisz pseudo? No nie jest to Kevin Sam w domu. Jest to Kevin Sam z grubasami. To jest Kevin Sam z grubasami i menelami. Patrz jak mi w ogóle te punkty się nabijają. Widzisz to? No widzę, widzę. To jest Kevin Sam w ogrodzie, co nie? Bez kitu. Kevin Sam w ogrodzie. Na pakerni. W ogóle to jest bekowa, że on w ogrodzie ma w ogóle siłownię, czy tam kurde. No właśnie. To jest nielogiczne totalnie, nie? Gdzie jest jego dom? Gdzie jest jego dom? To jest. O nie, ty! Jak on tu wszedł? Czy nic nie zrobiłem? Śmieć. Uciekamy przed tym kurde, bo on chce mnie napastować. On chce mi krzywdę zrobić. Mamusiu, mamusiu, nie! Oglądałeś trailer nowego Sonika? Tak, na streamie. O kurde. Będzie z tego shot na kanale. Zajebiście. No nie! No moim zdaniem osobistym będzie szczęśliwo. Ja pierdzielę, patrz, już mnie dopadł, kurde, śmieć. Dobra, nazwiemy się, nie wiem. Nazwiemy się... Norbert. Gówno. O, przez V się nazwę. Patrzcie, zamiast W to przez V. Gówno. Widzicie? Adekwatna nazwa, no nie? Fajnie by było, jakby zrobili Kevina jako... Tak. Fajnie by było, jakby zrobili Kevina jako grę fabularną 3D. No to by na pewno lepiej wyglądał niż to, co tutaj mamy. Boros jest główną postacią. No zobaczymy tam. Nie spoileruj poza tym. Kruger, ale to nie chodziło o FPS-y. A więc dobra, runda druga, kurde, z tymi menelami, menelaosami, kurde, śmieciami, śmierdzącymi. O, fajnie, że rzuciłem, kurde, mydłem w drzwi, nieźle. No i goni mnie, kurde, przebrzydły, kurde, śmierdzący, opasły knur. Ale w ogóle beka jest, że jak biegniemy, to się same punkty z siebie nabijają. Kevin sam w domu, Kevin runda druga. Bez kitu, nie? Brain Games. I co tutaj możemy ciekawego o tej gierce powiedzieć? Weź ty mi powiedz, Farn. Co tutaj byś mógł skomentować? Bo gra to, kurde, no wygląda jakby, kurde, nie wiem. No szczerze? Wygląda jakby dzieciak sobie to narysował, nie? Takie rysunki. 5-letni dzieciak. Zaprogramował mu to starszy brat. I wygląda to ogólnie jak gówno. Ale wiesz, co jest w tym wszystkim najlepsze? No. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że na przykład Jaś Fasola, który jest uważany też za krapiszcza, bo jest też od Blast, to on o wiele lepiej wygląda niż ten Kevin. On wygląda faktycznie jak taka gierka, która w miarę normalnie, no jest zrobiona w kreskówkowym stylu, ale jest dobrze zrobiona nawet. A ten Kevin to wygląda jak taki paździerz, kurde. Bo to jest paździerz. W sensie powiem tak, ja już poza anteną trochę grałem w tę gierkę. No i oczywiście pierwszego levela cały czas przejść nie mogę. Bo oczywiście mnie napastują, kurde, te śmierdzące opasłe knury. Wraz z tym menelem, kurde. Długowłosym. Zakaz spoileru, bo pomidor do timeouta albo bana. No. Za spoilery czego? Tylko ważne nie zrobili tego Blast. Okej, ale Blast wydało tę gierkę. Może nie zrobili stricte gierki, ale wydali, bo tam Kojot coś tam za tę gierkę jest odpowiedzialny. Jakiś tam Kojot, kurde, nieważne w ogóle. Kto pytał? No właśnie, kto pytał? Konfidenci pytali. 60-tki pytały. 60. Dalej, tu są zabarykadowane drzwi. Więc niech se teraz ta opasła świnia pójdzie. A ja sobie tutaj, patrzcie co zrobię. Zablokuję drzwi, nie? Elegancko, kurde. Elegancko, ale go przechytrzyłem. Co za, kurde, jełop. Jeszcze tylko 2 pary drzwi trzeba ogarnąć. 2 pary drzwi, kumacie to? 2 pary. I to jest w ogóle coś, czego nie kumam. Dlaczego można mieć tylko 2 skrzynki? Weźcie mi, powiedzcie. Tu są zablokowane. Nie starczyło im budżetu na resztę. Zamykamy. Szybko, żeby ten się nie skapnął. 9/10. Jeszcze tylko 1 parę drzwi. Gdzie są te drzwi? Gdzie są te cholerne drzwi? Gdzie są te cholerne drzwi? Kurde, odcięli głowę Knucklesowi, bynajmniej jego kuklę, i postawili na pal. Dokładnie. Dobra, 10/10 będzie. Dobra, mamy... Wszyscy na klasie zniczy dla Knucklesa. Was kitu, nie? I teraz jesteśmy zamknięci z tymi paruwami w ogóle. Wszystkie pary drzwi są zamknięte, elegancko. To będzie w ogóle cud, jak ja chociaż 1 level przejdę, nie? W tej gierce. Nie, ale tak ogólnie, no to wiesz, sam koncept na grę z Kevinem nie jest jakby zły, ale... Kurde, no wykonanie jest ciulowe tutaj, nie? To jest masakra w ogóle. Dobra, dostajesz, kurde. W łeb. Pa, kurde, jak dostaję. O nie, won. Idziemy stąd, idziemy stąd. Trzeba teraz tych tutaj dupków pocisnąć. Tylko najgorsze jest to, że nawet nie wiem, ile ich tutaj jest. W ogóle to same grubasy tutaj są. Nie ma w ogóle tego menela chudego. Menel chudy. No poszedł się nawalić z brekiem, tak? Bez kitu, nie? Kurde, następny. Patrzcie, ich jest więcej. Ich jest więcej. O, chodźcie tutaj, no chodźcie tutaj. No co, wy boicie się? No kurde, panowie. Zaraz tutaj ich dojedziemy, kurde, tych skurczysynów. O, sam się dojechałem. Kurde, ale w sumie jakby wyszła gra oparta na filmie o Sonicu, mielibyśmy do czynienia z grą opartą na filmie, opartą na grze. Ale go, patrzcie, ale go przychytrzyłem, nie? Dostał, kurde, z żelazka, kurde, w cymbał i leży tam, kurde. Znaczy już wstał w sumie. 200 IQ. 200 IQ, dokładnie. Kurde, goni mnie, ale on jest szybki, kurde. Ty, masakra. Pa w ogóle na tego. Szybki jak błyskawica. Szybki jak błyskawica, kurde. Spaślak szybki jak błyskawica. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Kurde, zaraz mnie dopadnie. Ile on ma HP? On już ma bardzo mało. Chyba gościa dorwać. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ale cię, kurde, teraz wyrwie z ziemi, nie? Pana to, gościu. O! Poleciał, gościu. Gościu się striggerował, już, kurde, leży i kwiczy. Zostało dwóch chyba. Dobrze, Hanna, masz gameplay Sonic Frontiers przesłany przez firmę, okej. Elegancko, też tak chcę. Ale w cymbał dostał. Dobra, kurde, zaraz padnie, gościu. Zaraz się wkurzy i będzie mnie, kurde, szybko gonił, nie? Na takim turbo speedzie będzie mnie. Turbo nabuzowany, gościu. Turbo nabuzowany grubas. O tu, gościu, ale cię teraz dojadę, nie? Szmatławcze, kurde, jeden. Dojedziemy go, Faryn? Dojedziemy go, kurde. Dojedziemy z poślaka? Oczywiście, że tak. A nie tam jakiegoś, kurde... Weź mu zarąb gonga jak Knuckles Sonicowi w trailerze. Tak. O, patrz co teraz zrobię, pająki w niego rzucę. O nie! Kurde, nie! Najgorzej! Zobacz na to w ogóle, o Jezus Maria! Ale tak było pięknie! Nie no, weź to wyłącz. Wyłączyć to, nie? Szkoda, no. Szkoda czasu, nie? Naprawdę. Ja pierdzielę, najgorzej. I usuń to z dysku. Usuń to z dysku, chyba tak właśnie zrobię, nie? I reinstall PCSX2, nie? Żeby nie było skażone. No, chyba tak trzeba będzie zrobić.